Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno mnie tu nie było, już bardzo, bardzo dawno. Nie było mnie to ze względu na parę rzeczy. Po pierwsze, były to najważniejsze, co myślę, że się działo, to były streamy. Były wszystkiego rodzaju streamy na stronie, którą właśnie zobaczycie za chwileczkę, czyli tutaj, na Twitchu, przepraszam. Na Hitboxie też coś tam gdzieś tam próbowałem, streamowałem, ale nie wychodziło mi to jakoś ze specjalnie. Ogólnie rzecz biorąc, uważam Hitboxa ze strony jeszcze w fazie beta. Stronę niedokończoną i stronę niezbyt współgrającą jakby z YouTube'em, tak? Łączącą się z tym YouTube'em. Ciężko mi to opisać do końca. Chodzi mi o to, że na przykład nagrywając na Twitcha, tak jak już mogliście zobaczyć wcześniej tutaj na YouTube'ie, pokazuję jeszcze taki film, pokazał na razie tylko jeden, mam nadzieję, że będzie tego zrobił troszkę więcej. Jeden filmik z serii Shorty, to są takie wycinki ze streama, takie krótkie. Ten akurat trwa 45 sekund, jest to filmik z Darkest Dungeona, no ze streama po prostu, tak? Wycinek jakiś gdzieś tam możecie sobie... O, tu się zastopało nam. Tak, tutaj macie mój zacny śmiech. Dziękuję. Tutaj ma gdzieś tam ten czat ze streama i tak dalej. Tak więc u mnie na streamie nie ma dużo ludzi, ale ja też nie lubię jak jest dużo ludzi, bo ja lubię jak mogę czytać ten czat i nadążam za nim. Tak 10-15 osób to jest naprawdę granica dobrego streama, mojego streamera, a już powyżej się robi burdel. Oczywiście miło jest jak jest dużo osób, ale myślę, że jakbym miał średnio 15-20 osób na streamie, co stream byłoby naprawdę fajnie, tak więc tutaj macie czat, możecie sobie czytać. I tych shortów na pewno będzie dużo, dużo więcej, ale na razie powiedzmy, że będzie jeden, to był taki... jakby test, czy to w ogóle się przyjmie, czy to ma jakikolwiek sens, czy robienie tego typu rzeczy wam się podoba. Z tego co widziałem, na razie tam nie ma negatywnych specjalnie ocen. W związku z tym, że na kanale się nic pojawiało, więc nie ma też również dużo aktywności. Filmik ma 28 wyświetleń, ale... I tutaj właśnie zmieniamy jedną ważną rzecz. Otóż zmieniam aktywność na kanale. Tym razem na kanale nie będzie tak, że będę wrzucał jeden filmik tygodniowo, jeden rocznie, miesięcznie, kwartalnie, nie wiem... jakkolwiek, tylko tym razem niedługo zmienia sprzęt, ale to za chwileczkę. Tym razem ja będę starał się tak bardziej skupić na streamach, ponieważ uważam streama na dużo lepszy kontakt z widzami, za dużo sprawniejszy kontakt z widzami i za dużo fajniejsze doświadczenie niż YouTube, mimo wszystko. Na temat tego pojawi się vlog, audiolog, cokolwiek, ale mimo wszystko uważam, że Twitch jest lepszy od YouTube'a. Szczerze i na ten razie zakończymy temat. A dlaczego dzisiaj tu jestem? Dlaczego w ogóle jest kamerka, moja piękna jakże twarz z pięknie zjebaną fryzurą i z słuchawkami, których tu nie powinny być, ale nieważne. Dlaczego? Otóż jestem tu z paru przyczyn. I przepraszam, w ogóle czasami będę tak robił, ale kark nie boli, bo też niestety kiepsko śpię ostatnio. I wszystkim mało, ale nieważne. Jestem tu ze względu na to, że po pierwsze nie było żadnego filmiku od długiego czasu tu. Ostatni filmik był 3 tygodnie temu, a wcześniej były 2 miesiące temu, czy można powiedzieć, że miałem około 2-miesięczną przerwę? Coś takiego, nie oszukujmy się, mnie jak i innych youtuberów, takich, którzy mają właśnie po 1000 widzów, nie ogląda dużo osób. Zwłaszcza mnie tym bardziej, bo ja nic nie nagrywam, nic nie robię, olałem ten kanał, no nie ma co się sprzeczać, ja go olałem. Olałem go, przestałem nagrywać i stwierdziłem, że nie warto. A to był błąd, szczerze, ocenianie czegoś takiego... ocenianie jakby kanału pod względem wyświetleń jest złe, tego się właśnie nauczyłem ostatnio, że jakby ja to robiłem z pasji. Na nie, ja to robiłem, bo lubiłem to robić, no ja lubię nagrywać, lubię streamować, tylko że na to po pierwsze trzeba czasu, na to potrzeba najważniejsze sprzętu, tak jak było w ogóle... zaraz przyjdziemy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, ale na to wymaga dużo jakby poświęcenia wielu rzeczy, a... wiadomo, jest szkoła, w moim przypadku nieraz bywała też praca, bywały jeszcze jakieś, jakby to powiedzieć, w ogóle próbuję się tu skupić, bo to jest kamerka, ale strasznie ciężko to jakby zgrać. Tu jest kamerka, tu jest monitor i tak jakoś to wychodzi. No w ogóle przepraszam, to prześwietlanie z tyłu, ja sobie ostatnio stanowisko trochę przedstawiałem i tutaj jest firanka, tak więc zobaczymy, postaram coś na zależy od tego świata, takiego nie byłoby, jakby nie raziło, tak, na razie powiedzmy, że nie będzie.
W ogóle ważna sprawa, czemu to nie jest postać pełnego vloga, ze względu, że to, co teraz widzicie, to jest bieda kamerka, bo moja kamerka niestety leży tam gdzieś z tyłu i jest zepsuta. A jedyna, jaką mam, to bieda kamerka, a skoro już na YouTubie, jak i na Twitchu było dużo razy kamerka właśnie gdzieś tam się pokazywała i to była za każdym razem ta kamerka, którą teraz widzicie, to stwierdziłem, czemu by nie użyć kamerki tak do późniejszych już tam. Ja się nie boję pokazać twarzy, jestem jaki jestem. Nie każdy musi być piękny, tak? I ja jestem przede wszystkim leniwy też, to też ma swoje plusy i minusy. Czy nie, czy leniwość ma plusy? Chyba nie. Nieważne. No ale widzicie, tutaj na kanale się ostatnio pojawił jeden filmik. Polecam. A poza tym przez bardzo, bardzo długi czas się pojawiały odcinki, wycinki, zapisy ze streama w postaci pojedynczych, można nazwać to odcinków, tak? Czyli tutaj był The Forest do 8 odcinka po 40 minut, bodajże chyba jeszcze go trochę na Twitchu zostało, tego nie jestem pewny. Tak więc macie 8 odcinków z The Foresta, który powiedzmy działał jak działał, bo zmieniam teraz komputer, więc te wszystkie problemy zostały wyeliminowane. Ze względu na to, że przyszłym miesiącu, w marcu mam 18, dostaję trochę hajsu i planuję sobie złożyć sprzęt, który najpewniej już na wiosnę, gdzieś tak na środek, koniec wiosny, no, kwiecień, maj, myślę, że sprzęt powinien być gotowy w 100%. I wtedy na pewno zmienimy sobie wszelkiego rodzaju jakość nagrania, tak? Teraz macie Full HD, co prawda, ale powiedzmy Full HD 60 FPS, streamy będą w dużo lepszej jakości, żadna gra już nie będzie wtedy ciała. Na razie streamuję tak jak mogę, staram się jakby, robię to, bo lubię, nie robię tego z jakiejś przymuszonej woli, nie robię tego dla pieniędzy, które o dziwo na tym poziomie, na takim, który jestem, są. To jest moment, w którym ja nie mogę się utrzymać z YouTube'a, ale to jest moment, w którym YouTube zaczyna mi się zwracać, na przykład od kupienia, szczerze nie oszukujmy się, ale jeżeli ktoś kupił na przykład mikrofon, tak, tutaj może dam radę wam pokazać, o. Tu macie mikrofon. Nie oszukujmy się, to nie jest tania rzecz. A tak naprawdę, jeżeli miałbym zostać na poziomie TeamSpeak'a, Skype'a i rozmowy ze znajomymi, no to mi już wszystko starczy, żeby mi zupełności ten, tak, ten tutaj, o. Ale zrobię to ze względu, żeby dla mnie na YouTubie najpierw, mimo jakości wideo, liczy się audio, bo ja lubię, jak ktoś ma coś ważnego do przekazania, nawet śmiejąc się, wygłupiając czy żartując sobie, ja chcę rozumieć, co on mówi, a nie poprzez szumy, poprzez zniekształcony głos, poprzez jakieś inne, niedopracowane rzeczy. Więc jeśli chodzi o techniczną stronę, to dla mnie się liczy najbardziej właśnie dźwięk. Później się dopiero liczy obraz, liczy się płynność. A dopiero na sam koniec się liczy jakby sama gra, tak? Gra już w zależności. Powiedzmy, że w ogóle to będzie długie, Jezus, to będzie złe, to będzie długie. Mam nadzieję, że montażem coś zrobię tutaj, ale nie sądzę. No ale dobra, trochę szybciej, przyspieszmy. Jakby moim zdaniem dźwięk mimo wszystko jest najważniejszy, no. Warto kogoś słyszeć, tak, żeby wiedzieć, co ma do powiedzenia. No ale dobra, teraz lecę trochę już po szybkości. Tutaj mieliście The Foresta, mieliście go ze streama. Wcześniej był ze streama, również był CSGO z teamem, którego już nie ma, team się rozpadł. Z jedną osobą nie mam kontaktu, właśnie z tą tutaj, o, z panią Supremką nie mam kontaktu. Z Fighterem i z... Bana dostał wakę, to widzieliście na fanpage'u. Z Fighterem kontaktu już nie utrzymuję, jakoś tak wyszło. No ogólnie team rzecz biorąc się rozleciał, poza tym moim zdaniem CSGO upadł, stał się mniej więcej taki jak teraz LOL, jak Minecraft, jak Tibia. Ja nie mam nic do tych gier, jako Tibi nie lubię Tibi, tak? To jest jako gra, ale ja tego nie lubię. Ale ja nie lubię społeczności tych gier, dla mnie to jest toksyczne, to jest... jak to powiedzieć... Społeczność, która poszła w dół. Kiedyś społeczność CS-a wyglądała tak, że zbierał się team, razem chodzili na MM-y, na matchmakingi oczywiście, razem taktyki jakieś grali. Ja zawsze jakoś tak taktycznie średnio grałem, można powiedzieć, też gdzieś możecie zobaczyć. Ale mimo wszystko grali, słuchali się pewnej osoby. A teraz, kiedy ja wchodzę na matchmaking, nawet mając Kałacha, czy Golda, czy w tym momencie nawet Silvera mam, to zauważyłem wielu YouTuberów i tak dalej, że oni spadają specjalnie, że mają wylane na tą grę. Moim zdaniem era CSGO właśnie dobiega końca, dlatego jak już wcześniej powiedziałem na streamie i na kanale, już nigdy więcej nie będzie CSGO. Na streamie bodajże raz była próba grania w CSGO i między Darkest Dungeonem była wojna między CSGO. Sam stałem po stronie Darkest Dungeon, ponieważ w CSGO gram rzadko, gram ze znajomymi,
i gram tylko i wyłącznie dla fanu, ja tam już nie spinam, nie gram nawet dobrze, nie gram taktycznie, po prostu ta gra dla mnie się przeżarła, moim zdaniem Counter-Strike się skończył. No, to jest, moim zdaniem, ta gra wygląda teraz jak kiedyś dla mnie wyglądała World of Tanks. World of Tanks grałem 2 lata, ale grałem tak, że grałem jeden mecz tygodniowo, miesięcznie nawet czasami, aż w pewnym momencie zagrałem jeden mecz chyba na jakieś 2-3 miesiące, odinstalowałem grę. To z testem już było tak, że odinstalowałem, zainstalowałem tylko ze względu na to, żeby zagrać sobie jakiś meczek ze znajomymi. No ale poza tym dla mnie Counter-Strike już się, no, skończył się. Już nie warto w niego grać, tak więc jeżeli ktoś gra w CSGO i dobrze się w tej jeszcze grze bawi, jeszcze ma jakiś fan z tej gry, lubi tą grę, naprawdę props. Props ode mnie, ja z tą grą skończyłem, poświęciłem na nią ponad 1000 godzin, zaraz sprawdzimy. A w ogóle a propos, tutaj macie jeszcze taka mała reklama, macie grupę na Steamie, gdzie opowiadam o wszystkich streamach. Pierwsza rzecz, gdzie opowiadam właśnie o streamach, to jest Facebook, potem jest grupa na Steamie. Serdecznie polecam. Macie tutaj Olo560TV. Zapraszam do dołączania, będziecie na świeżo, na bieżąco z każdym jakby ze streamem, tak. Dobrze, ale sprawdźmy sobie Counter-Strike'a. 1033 godziny poświęciłem na tą grę. To jest dużo, to jest w chuj dużo. Ile w ogóle głupio, bo naprawdę teraz uważam, że byłem zaślepiony, tak? Ale głupio wydałem pieniędzy na tą grę, tego też również żałuję. Tam poszło z 50 euro, ponad. Nie jest może jakoś dużo, biorąc pod uwagę, że ludzie wydają na kosy po 100-200. Ale mimo wszystko dla mnie, jako dla osoby uczącej się, jakby nie mogącej pracować na pełny etat, czyli 8 godzin dziennie, aktualnie jeszcze nadal niepełnoletniej, to było sporo dosyć, zwłaszcza, że zbierałem w tym czasie na sprzęt. Zbierałem takie teraz w ogóle na monitor, bo widzicie, że miałem wcześniej kwadratowy, tak, który stoi w tym momencie tam, jako mój drugi poboczny. Tutaj macie ten główny, on jest właśnie... Link do niego macie w opisie w ogóle, jeżeli kogoś interesuje, do specyfikacji, do tego monitora i tak dalej. Miał być w ogóle unboxing, ale nie odbył się ze względu, po prostu jakoś uważałem, że... wiecie, przyszedł, odpakowałem, postawiłem, przetestowałem i tak, kurde, no nie nagrałem. No cóż, no ale dobra. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o YouTube'a. Myślę, że na taki powrót, biorąc pod uwagę, że to ma być materiał merytoryczny, a nie śmieszny, chociaż pewnie coś tam dodam i wyjdzie w miarę śmieszna ona gdzieś w montażu, no to wszystko, co ostatnio się pojawiało, to był stream. Nagrywany tak z dupy, tak o, to był nic. Chociaż nie, przepraszam, w ogóle jest film prywatny test. Tego nie widzicie w ogóle, ale nie wiem, czemu on tu jest. Nie zwracajmy na niego uwagi, dobra, nieważne. To jedyny ten Skype Troll nagrywany był ostatnio normalnie. A wszystko, cała reszta od dłuższego czasu była robiona poprzez właśnie zapisy ze streama, tak więc... To jest złe mimo wszystko, bo nagrywanie na YouTube pozwala mi zmontowanie tego, pozwala mi dowolnie jakby coś w stylu pracy liny, czyli ubijanie tego, robienie z tego materiału, tak? A z tego, co jest ze streama, ja mogę tylko to wyciąć i przerzucić, tak więc... Na pewno postaram się ten materiał zmontować fajnie. Serdecznie was też zapraszam na wszystkie social media moje, czyli Facebook, grupę Steam, na Twitcha, gdzie najwięcej możecie zobaczyć mnie i w tego, co gram, jak się zachowuję, jaki jestem. Od razu mówię, że na streamie i na YouTube może niekoniecznie, ale na streamie jestem jaki jestem, jestem sobą, śmieję się, jestem śmieszkiem, wiele osób mnie w ogóle uważa za śmieszkę, bo nieraz mam fajne, a nieraz w ogóle dupne teksty, tak więc jeżeli ktoś chce się pośmiać, to serdecznie zapraszam, pośmieszkujemy razem. Tak więc zapraszam was tutaj serdecznie na, tak na wcześniej mówiłem, na grupę, tutaj macie na Twitcha mojego, gdzie macie wszelkiego rodzaju ten regulamin, z którego serdecznie polecam przeczytać, chociaż wiem, że wiele osób nie czyta, sam nie czytam regulaminów, to chociaż przynajmniej zapoznanie się z tym cholerną zasadą, czyli w komendę pisujemy bez znaków specjalnych, tam YouTube możecie mnie zdotaintować, jeżeli macie ochotę, to nie zmusza też dowolnie, oraz zapraszam was na dwie jeszcze pozostałe rzeczy. Zapraszam was na mojego Skype'a publicznego dla ludu, to jest, na to wchodzę rzadko szczerze, to jest Skype, na który wchodzę dosyć rzadko, ale trochę osób tutaj jest, ze znajomych mam może dwóch, trzech znajomych stąd. Raz na to osoby ze streama, tak więc to może są znajomi, to jest osoba ze streama. No powiedzmy, że gdzieś tam są do 5 znajomych, cała reszta są widzowie ze streama, których ja jakby nie znam osobiście, tak? To są ludzie, z którymi albo rozmawiałem raz w życiu, albo nigdy, tak więc... serdecznie zapraszam. Poza tym najbardziej was zapraszam na miejsce, gdzie jestem praktycznie dzień w dzień ostatnio.
dwa dni mnie nie było bodajże, bo chciałem na Skype'ie z ekipą na Hotsie, ale tutaj macie TeamSpeak'a. TeamSpeak jest sponsorowany, stawiany, jakby podtrzymywany przez stronę freets.net, która udostępniła serwer, tutaj jest reklama, ale serwer jest 32-slotowy, jest to serwer darmowy, założony, który może założyć sobie każdy. Ja mogę wam, jeżeli chcecie, to mogę wam nagrać filmik, jak założyć taki właśnie darmowy serwer TeamSpeak, który będzie działał przez 24/7. W ogóle recenzja tego TeamSpeak'a, tej strony też może się powiedzieć, że ktoś będzie miał ochotę. Ale jeżeli chcecie, to jeżeli powiedzmy dobijecie tutaj 10 lajków w górę, bo wiem, że jest 1000 widzów, ale większość to jest martwa w tym momencie. Więc jeżeli dobijacie 10 łapek w górę, to nagram poradnik, jak zrobić taki właśnie sobie serwer TeamSpeak dla siebie. Myślę, że to będzie spoko, bo serwer TeamSpeak zawsze gdzieś tam ktoś musi szukać, wchodzi jakieś randomowe, a tu może mieć właśnie założony taki własny, swój, gdzie może zgadać z ludźmi. I ostatnia sprawa, w ogóle ten materiał będzie wpyta długi, ile on już trwa, 15 minut, to nie tak źle, ale jak on na materiał taki po powrocie. Tutaj macie w ogóle mojego prywatnego Facebooka, ale to nie jest ważne. Tutaj macie najważniejszą rzecz, jaką bym was serdecznie zapraszał, to jest coś w stylu, tak, coś w stylu hajsowników, ale jest to grupa giercownicy, nie hajsownicy, z giercownicy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, z tego co zauważyłem, to poprzez oglądanie Gimpera gdzieś tam i wchodzenie na, siedzenie na hajsownikach tutaj, przepraszam, w ogóle nas się strasznie spędział, siedzenie na hajsownikach, sprawdziłem, zobaczyłem jedną rzecz, że Gimper to sami bonuje za coś szczerze ja bym nie banował mimo wszystko na hajsownikach. Jest to coraz rzadziej pojawiające się u niego pytanie, czy gra mi pójdzie. Tak, to ja myślę, że jeżeli jest taka grupa społeczna duża, to takie coś powinno być, że ktoś mu odpowiedział i usunąć ten post, a nie banować tej osoby. Dlatego razem z kumplem, który też gdzieś nam streamuje, z Daro, założyliśmy grupę o nazwie Giercownicy. Jest to jakby dopełnienie hajsowników, tylko ze względu technicznej i growej, czyli tutaj wchodząc na tego TeamSpeak'a, znaczy na tą grupę, wchodzicie i piszecie, możecie pisać każdą rzecz związaną z grami, z YouTube'em, jakby wszystko o tematach okołogrowych. Ale też można się pośmieć, porozmawiać. Najlepiej jakby to były tematy w ogóle. Mam nadzieję, że to te osoby będą pisać o takich rzeczach właśnie jak wydawcy, jak przychodzące gry, wymagania gier, czy mi pójdzie, poradniki, że ej, co zrobić tu i tak dalej. To będzie takie dopełnienie hajsowników w kwestii sprawach growych i po części też technicznych, bo myślę, że giercownic może być w połowie grupą techniczną, ponieważ gry się wiążą ze sprzętem, a sprzęt wiąże się ze sprawami technicznymi, takie jak karta gry, na kupienie tej karty, gdzie kupić najlepiej i tak dalej, więc myślę, że giercownicy będzie takim idealnym dopełnieniem hajsowników, tak więc serdecznie was na tą grupę zapraszam. Mam nadzieję, że aktualnie mamy tutaj 36 członków, co nie jest dużą ilością, tak, ale mam nadzieję, że ta grupa się rozrośnie i no tak powiedzmy do przyszłego roku tak z 1000 osób może dobijemy. Tak, żeby ta grupa działała sama, samoistnie i żeby była w stanie jakby się utrzymać z własnego działania, czyli że tutaj macie aktualnie tylko post ode mnie. Tak, post ode mnie, tutaj nikt nie pisze. Bądź na przykład będzie członków 1000, to przynajmniej jeżeli będzie 10 pisało, to resztę będzie im odpisywać. Więc ta grupa będzie takim jakby... Boże, jak to się nazywało? W kiepskich to było. Perpetuum mobile. Czyli ona będzie zasilała sama siebie. Jedna osoba napisze, druga mu odpisze i wtedy powstanie kolejny temat, potem kolejna osoba napisze, kolejna odpisze i to tak będzie sobie samo działało, samoistnie, jakby się rozkręcała ta grupa, tak? Tak więc... serdecznie was tutaj zapraszam. No to myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o te sprawy, które miałem powiedzieć. Powiem wam, że do nagrywania wracam już normalnie, będziemy sobie nagrywać bez żadnego problemu. Najpierw będę czekał, myślę, na sprzęt i jeżeli chodzi o nagrywanie, to mam parę tam materiałów gdzieś na kompie właśnie nagranych z Garry's Moda i z NFS-a. Tak więc postaram się tego zmontować i wam wrzucić na przyszły tydzień. Jeszcze jedna sprawa, ja od tego tygodnia, przez najbliższe 3 tygodnie będę na praktykach, co oznacza, że będę miał dostęp do komputera, ale jakby nie do nagrania samego. Więc ja będę siedział, będę aktywny na Facebooku, na TeamSpeaku niekoniecznie, na Skype'ie tam będę aktywny. I będę na takich stronach, typu właśnie na fanpage'u będę aktywny, będę wam odpowiadał i tak dalej, więc serdecznie też tam zapraszam. Ale mimo wszystko postaram się trochę bardziej zadbać o YouTube'a, pomimo już wolę Twitcha, co na pewno wam się okaże w następnym materiale, dlaczego wolę Twitcha. No. Mam nadzieję, że moja twarz was nie zraziła, że jakość materiału była dobra, że merytorycznie było spoko, że technicznie było ok,
że nie pierdolę za dużo i że światło mnie przeszkadzało tak w ogóle. Tak więc najbliższy materiał, jaki się w ogóle szykuje, mam nadzieję, to będzie czemu Twitch jest lepszy od YouTube'a, a od razu wam zapowiem, że następny materiał, jaki będę chciał robić merytoryczny, to będzie część bardzo, moim zdaniem, fajnej serii, którą mi się samemu podoba, o czym już zawią. Mi się samemu bardzo podobała, jakby w kwestii merytorycznej mi się miło ją nagrywało. Nie wiem, czy aktualnie znajdę. To będzie KIT, czyli kurs YouTubera. Czyli kurs jakby podstaw do zaczęcia i do kontynuowania tego YouTube'a. Ja nie mam dużo ludzi, ale jak już wcześniej mówiłem, ja znam ludzi większych, gdzieś tam mają więcej subskrypcji, pytałem się ich, jak to działa i tak dalej. W kwestii kursu YouTubera czeka nas jeszcze, o dziwo, jeden odcinek merytoryczny. Miał być tylko jeden, ale czeka nas jeszcze jeden. Chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał robić kolejnego merytorycznego, tylko po prostu rozdzielę to na dane vlogi, audiologi, jak zwał, tak zwał. Bo jest jeszcze jedna ważna sprawa, której nie poruszyłem tam, a muszę ją poruszyć, zanim zaczniemy kwestię techniczną. Tak więc myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi dwa razy, mam nadzieję, że zdążę kurs YouTubera, czyli że merytoryczny podział ten na takie audiologii merytoryczny. I po raz... Boże, o Jezus, przepraszam, zawiesiłem się. No to pewnie się u was wytnie. Fakt. I jakby ten drugi techniczny, tylko że techniczny, jak już mówiłem wcześniej, wymaga ode mnie tego, że jeżeli ja zacznę pierwszy odcinek techniczny, to muszę natychmiast zacząć inny, bo ja mam zamiar zrobić taki, że ten odcinek techniczny będzie ogólny i pod koniec będzie odnośnik do każdego jakby sprzętu, czyli jaka karta graficzna, jaki tam procesor, jaki mikrofon, słuchawki, kamerka, cokolwiek, jak zwał. Więc wymaga to ode mnie jakby dużego poświęcenia na to czasu, co mam nadzieję, że przy 8 godzinach praktyk dziennie pozwoli mi mimo wszystko to zrobić. Dobra, ale widzę, że materiał się dzieje do 20 minut, jego wytnę gdzieś powiedzmy będzie trwał 19-18, więc to też jest dużo. Więc tak czy siak was serdecznie zapraszam tutaj do wszystkich mediów. Mam nadzieję, że subskrypcji dobijemy w tym roku tak do fajnej ilości, albo przynajmniej do ludzi aktywnych, do dużo ludzi aktywnych. No i to tyle. Zapraszam was jeszcze ewentualnie dzisiaj na godzinę 19 na streama na Twitcha. Chociaż nie wiem, czy materiał się dzisiaj pokaże, ale jeżeli jest niedziela i jeszcze oglądacie, to o 19 mam nadzieję, że pojawi się jakiś stream. Jeżeli nie, to zapraszam na fanpage, tam wszystkiego dowiecie. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wszystko było w porządku. I cześć. Dzięki Ci za wysłuchanie materiału, nie zapomnij go ocenić, skomentować oraz jeżeli Ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć!